Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bartek. Dzisiaj mam dla Was recenzję pamięci RAM DDR3 Clef Genuine 16 GB. Zapraszam. Jak zwykle zerkniemy sobie na początek na samo opakowanie. Tutaj widać, że jest w ciemnej kolorystyce. Mamy informacje o pojemności i także o typie pamięci, czyli DDR3 w kościach 2x po 8 GB. Oczywiście nazwa firmy, najważniejsze informacje, także zdjęcie produktu, tutaj także kody kreskowe i tak dalej, i tak dalej. Fajna funkcja jest taka, że możemy sobie jeszcze otworzyć samo pudełko w taki sposób i tutaj już podejrzeć samą kość pamięci RAM. I sobie otworzymy same pamięci. Tak się prezentują. Każdą kość jeszcze mamy zapakowaną w takie pudełeczko plastikowe. I dodatkowo jest to włożone między taką gumę, czyli zabezpieczenie produktu jest naprawdę na wysokim poziomie. Mamy oczywiście dwie kości po 8 GB. Możemy sobie teraz to bez problemu otworzyć. I tak się prezentuje sama kość. Naprawdę czuć, że jest ciężka. Jest to oczywiście radiator wykonany z aluminium. Jest to czarne szczotkowane. Jak widać, świetnie to wygląda. Mamy także logo Clef Genuine. Tutaj jeszcze jest taka ramka i to jest prawdopodobnie plastik, ale naprawdę świetnie to wygląda. Mamy tutaj otwory także, bo góra pamięci, jak i tutaj ten tutaj kawałek jest podświetlany na biało. Zresztą potem Wam to pokażę. Świetnie to wygląda w nocy. Mamy także tu naklejeczkę. Samo PCB pamięci jest koloru czarnego, czyli tutaj wszystko jest tak, jak być powinno. Mamy także drugą kość. Tak się prezentują dwie kości. Widać, sam radiator jest naprawdę wysoki, bo to jest jedną połowę zajmuje samo PCB. Jeszcze raz tyle jest praktycznie radiator. Do porównania możemy sobie tutaj wziąć także przykładową kość od HyperX-a Savage. Tak, naprawdę wysokość radiatora jest znaczna, robi różnicę. Wysokość samego radiatora to w samej pamięci to 55, w czym radiatora to 50 mm. Jakby nie patrzeć, przy większych chłodzeniach powietrznych tej pamięci nie zamontujemy. Będzie po prostu nam kolidowało. Ale myślę, że przy chłodzeniach All-in-One, czy customowych LC, czy nawet mniejszych chłodzeniach powietrznych problemu tego nie będzie. Pamięci są taktowane zegarem 2400 MHz. Napięcie ich to 1,65 V. I opóźnienia CL 11, 13, 13 i 31. Dla porównania w HyperX-ach mamy także napięcie 2400 MHz, 1,65 V, ale opóźnienia 11, 13, 14, 32. Także chyba z samych pamięci wszystko już omówiłem i teraz Was zapraszam na kilka ujęć z samych pamięci oraz wykresy i podsumowanie. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get teraz czas na krótkie podsumowanie. Jak widać, tutaj pamięci wypadają oczywiście w testach lepiej od HyperX-ów. To jest przewaga dzięki trochę niższym opóźnieniom. I teraz sobie wymienimy tak plusy. Na pewno to jest wydajność, tak.
jakość wykonania też stoi na najwyższym poziomie. Tutaj producent naprawdę zadbał o wszystko. Mamy duży radiator, który oczywiście odprowadza nam ciepło, lecz niestety wiąże się to z kompatybilnością z większymi chłodzeniami powietrznymi. Mamy także niskie opóźnienia, to jest także plus. Podświetlany radiator, który w nocy naprawdę daje świetny efekt, to także można zaliczyć do plusów tych pamięci. Świetny, unikalny wygląd. I to wszystko. Z minusów, tak jak mówiłem, to na pewno ta kompatybilność i tutaj będzie trzeba to brać pod uwagę. Niestety w tej chwili tych pamięci nie ma dostępnych w Polsce, jest tylko wersja 1600 MHz, 2400 niestety nie ma. Wersja 1600 kosztuje około 340-350 zł za 16 GB, czyli wersja 2400 MHz powinna kosztować niewiele więcej. I biorąc pod uwagę, że mamy tutaj naprawdę świetny wygląd, dobrą jakość wykonania, duży radiator, który jest podświetlany jeszcze dodatkowo, myślę, że produkt jest naprawdę wart zainteresowania. Ode mnie otrzymuje 4 na 5 gwiazdek. Tutaj niestety ta jedna gwiazdka za kompatybilność jest odjęta, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i cześć, na razie.